Ignacy Karnacki, proszę bardzo. Panie pośle, mamy różne poglądy, ale nie tracimy czasu, bo chcemy pokazać, jak państwo funkcjonuje. Chociaż możemy jeszcze funkcjonowało. Ja mam takie pytanie. Powiedział pan, że Jarosław Kaczyński uparł się, żeby za wszelką cenę, nawet niezgodnie z prawem, bezpieczeństwem publicznym, zdrowym rozsądkiem, zrobić wybory prezydenckie. Dlaczego według pana były one niezgodne z prawem? Dlatego, że wybory korespondencyjne no nie były jakoś wyraźnie w polskiej legislacji określone. Nie przewidywało się takich terminów, nie przewidywało się zresztą też tej sytuacji. No było to niezgodne z prawem. Gdybym uważał, że to było zgodne z prawem, to zagłosowałbym za wyborami korespondencyjnymi. A głosowałem przeciw, więc mówię, no cały czas nie rozumiem. No, te zasady, o których mówimy, te próby nacisków na posłów, przecież to jest norma w tym ustroju. Przecież te wszystkie nagrody za... Proszę mi przypomnieć, pan Sikorski przechodzi z PiSu do Platformy, zostaje ministrem. Pani Kluzik zostaje ministrem. Pański kolega... Czy pan może odpowiadać na pytania dotyczące wyborów kopertowych? Jesteśmy... Proszę, żeby pan odpowiadał na pytanie dotyczące wyborów kopertowych. Pan wiceprzewodniczący Karnowski. A ja nie zamierzam brać udziału, proszę pana, w takiej sytuacji, gdzie jest polowanie na czarownice prowadzone przez diabły, bo to sensu nie ma. Albo wypracujemy takie procedury, które uniemożliwią, tak jak nasza ustawa antykorupcyjna uniemożliwiała w tej chwili pracowanie posłów w spółkach Skarbu Państwa. Tutaj ma... Dobrze. Czy świadek rozumie, że musi jakby odpowiadać na pytania, nie opowiadać o tym, co wie w innych sprawach, tylko w sprawie, do której została powołana komisja? Nie wiem. Bardzo proszę, pan przewodniczący Karnowski. Dlaczego według pana te wybory miały być niezgodne z bezpieczeństwem publicznym? Szczerze mówiąc, to nie wiem, co mnie wtedy natchnęło z tym bezpieczeństwem Polski. To mówię poważnie, nie wiem. Czyli według pana były bezpieczne, czy były niebezpieczne wtedy? Proszę pana, no w tej chwili z perspektywy czasu, jak mam pełną wiedzę i o tym COVID-zie, no pełną jak pełną, nikt nie ma tej pełnej wiedzy, i o tej całej sytuacji, to być może ten wpis nie byłby aż tak radykalny. Ale jest taki, jaki jest. Ja tam niczego nie edytowałem, bo to nie mam w zwyczaju edytowania swoich tam emocji w danym momencie. I tyle. Jeszcze jedno sformułowanie, że były niezgodne ze zdrowym rozsądkiem. Co pan miał na myśli wtedy, panie pośle? No też ciężko mi w tej chwili powiedzieć, co miałem na myśli. No wie pan, czasem to jest sprzed 3 lat post, to niech pan zrozumie zupełnie po ludzku. No i przecież pan też wpisywał jakieś, załóżmy, nie wiem, czy pan robi wpisy, czy nie. No jest jakaś emocja w danym momencie zawarta, a potem niech się pan po 3 latach tłumaczy, a czym to było spowodowane ta emocja. Nie wiem. Czyli nie uważa pan, czy te wybory były ze zdrowym rozsądkiem, czy wbrew zdrowemu rozsądkowi? Ja nie rozumiem tego pytania. Pytam się, czy według pana na dzień dzisiejszy wiedzy to był zdrowy rozsądek? Dzień dzisiejszy to dla mnie ta komisja jest nie ze zdrowym rozsądkiem tak do końca. Nie. Świadka, żeby nie oceniał. Na temat pana swoją opinię, a ja staram się pana do pana tej opinii. Ale jakby pan nie machał mi tu paluchami, przepraszam bardzo, no bo trochę nie czuję ja się, tam ten paluch że mogę się odsunąć, bo zaraz może pan nawet wyjść. Okulary, tak? Nie, to ja już będę decydował, kiedy wyjdę, a nie pan. Ale prosiłbym, żeby pan trochę spokoju zachował, bez nerwów, bo to nie ma sensu. Ale to niech pan nie macha mi tej łapami, no. Nie łap. Przepraszam, rączkami. Panie pośle, mam do pana takie pytanie. Czy rozmawiał pan kiedykolwiek z panem prezesem Kaczyńskim osobiście na temat tych wyborów? Kopertowych? Tak. Możliwe. To przed chwilą pan mówił, że pan nie rozmawiał do posła Gumowicza, więc chciałem dopytać, czy pan nie, rozmawiał. Nie, wie pan, to zależy w jaki sposób, znaczy co zależy. Nie mogłem, bo to był 2020. Nie, na pewno nie. Na 100% nie. Bo gdyby to było po podpisaniu umowy z PiS-em, to bardzo możliwe, że o różnych rzeczach rozmawialiśmy. Kto wie, czy nie o panu nawet. Czy z panem premierem Gowinem pan rozmawiał? Proszę? Czy z panem premierem Gowinem, Jarosławem? Z Gowinem tak, rozmawiałem.
Tak, i tak, może pan tak, powiedzieć tak. Na temat tej rozmowy coś? No to, że był przeciwnikiem wyborów kopertowych, z tego co pamiętam. Był przeciwnikiem i pan się wtedy z nim zgadzał, rozumiem, tak? Że był też pan przeciwnikiem. Pana, no gdybym się nie zgadzał, to zagłosowałbym za wyborami kopertowymi. Powtarzam, głosowałem przeciw wyborom kopertowym. Czy ktokolwiek z PiS-u proponował panu jakieś konkretne panu rzeczy, jeżeli pan zmieni zdanie w głosowaniu na wyborach kopertowych? Nie, już odpowiadałem na to pytanie, nigdy. Nie proponowano wtedy panu pieniędzy dla Fundacji Potrafisz Polsko? Nie, proszę pana. Wtedy panu nie proponowano? Nikt mi nie proponował pieniędzy na Fundację Potrafisz Polsko, powtarzam. A poza tym pan przewodniczący mówił, że rozmawiamy o wyborach kopertowych, tak panie przewodniczący? Tak, dlatego ja się zapytałem, czy wtedy panu w tych dniach proponowano jakieś pieniądze na Fundację Potrafisz Polsko? Nie, panie, nie wiem, czy pan też przywołał, a przewodniczący. Wice, tak? No, no, panie pośle, nie ma to problemu. Samo prawie. Nie ma problemu. Dobrze, ja dziękuję. Ja tylko uzupełnieniu. Rozumiem, że jeśli chodzi o pana wpis i o tę korupcję, pan pisze, wysyła swoje popychadła, aby korumpowały, kupowały albo zastraszały posłów, to mamy tu wątek i zastraszania, jakichś nacisków, rozumiem, i korupcji, ale chodzi o stanowiska w rządzie, tak? Stanowiska w rządzie? Takie mogły być, jeśli chodzi o posła Sachajkę, ale to powtarzam, to myślę, że to są do nich przede wszystkim pytania. Powiedziałem panu, całą swoją wiedzę posiadaną dałem w tym wpisie. Gdybym posiadał większą, to z całą pewnością bym ją również upublicznił, z przyjemnością zresztą. Ale muszę panu powiedzieć, że pan dość dużo napisał. W przeciwieństwie do innych świadków, to pan napisał prawie wszystko, jak ta kuchnia polityczna zapisu wyglądała i kto do kogo dzwonił, że były te osoby w ogóle spoza polityki, szefowie firm drobiarskich zapraszały na spotkania do premiera Morawieckiego i tak dalej, i tak dalej. Więc ja muszę powiedzieć, że jeśli pan potwierdza ten wpis i że pan to sam napisał, to jakby pokazuje pewien obraz funkcjonowania państwa PiS-u. Dobrze. Tak, tylko uzupełniając co do pana posła Karnowskiego. Dobrze, to teraz pan. Proszę.